Nie. Oto i słynne Maya Bay. Słynne, bo DiCaprio kręcił tutaj film. Plaża się nazywał ten film, nie? Plaża się nazywał ten film. Czy Błękitna Laguna? Już sam nie wiem, sprawdźcie. Błękitna Laguna albo plaża, już nie pamiętam. W każdym bądź razie bardzo dobry film. Teraz już zamknięta. Kiedyś tu byliśmy. Klimatu tu nie było, bo za dużo ludzi. I właśnie ze względu na to, że było za dużo ludzi zawsze, to teraz już tam wejść nie wolno, bo wszystko zostało za bardzo zajechane. Podobno głównie przez Chińczyków, którzy... No. Chiniole tutaj w masowych ilościach, jak to chiniole, nurkowali, wyrywali koralowce, rozwalali i tak to wszystko rozpieprzyli, że teraz już wchodzić tam nie wolno. I bardzo dobrze, że nie wolno, bo niech to piękno zostanie pięknym, a nie zajechanym czymś. Ale swoją drogą, pomyślcie sobie, jak kręcili ten film, to nie zaluta, bo nie wiem ile tutaj scen tu było kręconych, ale pomyślmy, że na przykład całość zajęła, nie wiem, 2-3 miesiące. Jak to było? To cała ekipa filmowa tutaj sobie siedziała właśnie na tej wyspie i kręcili? No bo chyba tak, no bo przecież nie dopływali tutaj za każdym razem chyba, nie? Jazda niezła, co? Muszę zobaczyć jakiś materiał o tym, jak kręcili ten film. Jesteśmy na pipi właśnie, na takim viewpointcie. I wyobraźcie sobie, jak tutaj sobie siedzieli ludzie i podziwiali widoczek i mieli takiego farta, że w momencie, kiedy szło tsunami, to oni byli tutaj, a tam, w miejscu, gdzie jest jakby to łączenie wyspy jednej z drugą, po prostu przeszła ta fala i zmiotła wszystko i wszystkich, jak tam byli, a oni siedzieli tutaj i to wszystko widzieli z góry. Niezły przypał, co? Zaraz, zrób pach, pach. Pach, pach. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did. No, a mimo że jestem na Phuketcie, to na szczęście znalazłem tutaj tak zwaną ice bath, czyli wanna pełna lodowatej wody. Jeszcze wielkie kochy się mi tutaj rozpuszczają, tak więc mogę kontynuować sobie zimne kąpiele. Combo time! Slow version and explain it, and then I'll go on fast version, okay? So the first two shots, the lead hook. I step, I set up the right hand. I step, step. I shift my weight in front of the right hand, left hook. I keep my level. I come with the left up, right hand. I drive up my left foot. I stick out the shoulder, left up, right hand. Now I'm going to, if I speed that up, I get it together, guys, really move my feet. 3, 2, 2, 3. Up, up. Yeah. Combo time! Okay guys, so we're going to work on a basic angle technique off the 1-2. So it's a basic shift, we call this a shift. We throw the basic 1-2 down the center. After he throws the jump cross, he's going to shift his weight to the right, and he's going to throw the 2-3 outside and off the angle.
big thing we want to focus on here, as we shift and spread across, we want to keep our level down, bend those knees. So he hits that 1-2 down the center, shifts his weight across, shifts his weight across, he hits that right hand left hook. Okay, and then he can do whatever he wants to do from there. He can get back on the jab, he can move off, he can shoot off that if he wants to. Again, 1-2, shift, 2-3. Okay, so now we put it into play, we speed it up a little bit. He's moving, looking for his shots, he tracks them, he shifts his weight. Okay, he's moving again. One more. Shift, and he's moving. He can add the knee, if someone goes to shoot on him, he can find his angles, he can move off. Thank you guys. Ogólnie prawie w ogóle nie nagrywam filmików tutaj z Phuketu, bo już taka seria jedna poszła, dużo tego było, a poza tym chciałem, żeby to był taki okres, czas dla nas, dla rodzinki i dla mnie, jeśli chodzi o treningi. Chciałem się skupić tylko na tym, ale z racji tego, że jesteśmy właśnie na Janui Beach, to musiałem to nagrać. Kajaki, które przed chwilą zobaczyliście, nie były nagrane bezcelowo. Zobaczcie, tam z tyłu widzimy taką wysepkę jedną, na którą w pierwszej połowie grudnia ekipa polska wynajęła sobie właśnie te kajaki, popłynęła sobie tam i jeden kajak właśnie z Polakiem, który był ze swoją tajską dziewczyną, zadzwonili po jakiejś dosłownie krótkiej chwili, że opłynęli właśnie wysepkę i nie mogą wrócić, już im się wypieprzył raz ten kajak i tak dalej, i tak dalej. I generalnie nie ma ich. Od tamtego czasu gdzieś ich zniosło i ich już tutaj nie ma. No, tak jak przykra sprawa dosyć. Także jak kiedyś byście byli na Janui Beach, to pamiętajcie, i w ogóle na jakiejkolwiek beach, na jakiejkolwiek plaży, to pamiętajcie, że jak są te kajaki i tak dalej, to jednak warto na to uważać i w sumie nie wypływać nie wiadomo gdzie, no bo może to się właśnie skończyć tak, nie? Niby lajtowo, niby wszystko fajnie, ale słabo. Szkoda się. A jeżeli będziecie na beach, to też uważajcie. Use your backhand, use your right hand.